stanowisko, bo pan minister mnie podsumował bardzo negatywnie. Powiedział, że ja trzymam z czarnymi jakimiś czarnuchami, ja nie jestem żadnym czarnuchem. Nie należy do żadnego tam PiS-u, którego mi też powiedział, że jestem PiS-owcem. Pan minister bardzo źle się zachował. Jak typowy rasista, bo powiedział, chociaż jestem białym, że jestem czarnuchem. Nie jestem po to, żeby zaprotestować na złodziejski skup zbóż, na ceny, które się zmieniają co godzina. I dlatego chciałem wyrazić swoje niezadowolenie. Chciałem to wygarnąć panu ministrowi, ale pan minister obrócił się bokiem i odeszedł od tego problemu. Nie chciał mnie wysłuchać jako rolnika.